zasadniczo możemy podzielić na dwie grupy. Na tych, którzy wierzą w UFO i na tych, którzy w UFO nie wierzą. No dobra, to było pewne uproszczenie, no bo przecież możemy znaleźć tysiące kategorii, według których możemy dzielić ludzi. Nie mówię tu oczywiście o dzieleniu takim, jakie praktykują politycy. Wy do której kategorii się zaliczacie? Do tych, którzy wierzą w UFO, czy do tych, którzy nie wierzą? No dobra, pożartowałem sobie trochę. Ale w sumie nie, dlaczego? To jest serio pytanie. Wierzycie w UFO, czy nie wierzycie w UFO? Napiszcie w komentarzu na dole, jakie jest wasze zdanie. Słuchajcie, dajcie mi trochę oddychnąć i będę nagrywał dalej. Dzieckiem, to zawsze termin UFO kojarzyło mi się no właśnie z cywilizacją pozaziemską, z kosmitami, zielone bądź tam szare ludki. No wiecie sami, co mam na myśli. Już byłem starszym dzieckiem, to tak zagłębiając się w tą tematykę UFO bardziej zorientowałem się, że UFO to tak naprawdę no to nie są kosmici, no z reguły to nie są kosmici. Tak naprawdę termin UFO został wymyślony na potrzeby określania no właśnie niezidentyfikowanych obiektów pojawiających się na niebie. No na niebie pojawiają się różne niezidentyfikowane obiekty, spośród których większość później podczas badań, obserwacji okazuje się, że da się to wytłumaczyć. Okazuje się, że to na przykład jakiś balon meteorologiczny. W dzisiejszych czasach może być to dron, może to być jakiś ptak, samolot wojskowy lub jakiś samolot pasażerski. Coś, no UFO nazywamy generalnie te obiekty, które widzieliśmy, ale po jakichś tam próbach identyfikacji, próbach rozpoznania nie udało się tego rozpoznać, no to automatycznie określa się to UFO. Późniejsze badania, późniejsze obserwacje albo identyfikują ten obiekt, albo nie identyfikują i w tym momencie mówimy o tym, że no mieliśmy jakieś obserwacje niezidentyfikowanego obiektu latającego, czyli UFO. Idziemy przez piękny las, właśnie koło Livingston jesteśmy, w miejscu, o którym zaraz opowiem. Coś, co tu się wydarzyło w 79 roku dokładnie. Słuchajcie, moi drodzy, a teraz przejdę do sedna rzeczy. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, no, o czym ten film tak naprawdę ma być. Jesteśmy w lesie w tym momencie, w lesie, który się nazywa Dechmond Woods. Jest to las położony koło Livingston. Dla osób, które nie mieszkają w Szkocji lub no, nie były tutaj, to przypomnę, że Livingston to małe miasteczko. Ja się tak rozglądam, ponieważ nie chcę zgubić szlaku. Prosto, Kacperku. Prosto, już niedługo i będziemy na miejscu. Livingston to małe miasteczko położone niedaleko Edynburga, tak naprawdę pomiędzy Edynburgiem a Glasgow. Ja tutaj nie będę jakby opowiadać szczegółowo tego wszystkiego, określać, opowiadać wam tutaj, ponieważ nagrałem podcast. Ten podcast udostępniłem w niedzielę 22 sierpnia, więc zapraszam was serdecznie, możecie sobie zobaczyć. Gdzieś tutaj na górze umieszczę okienko, w które możecie kliknąć i okienko was przeniesie do podcastu. Moi drodzy, a więc sytuacja jest taka. Właśnie w tym lesie, w którym jesteśmy, 9 listopada 1979 roku miało miejsce zdarzenie, które do dzisiaj nie zostało wyjaśnione. I tak naprawdę przyjeżdża tutaj bardzo dużo ludzi, którzy chcą zobaczyć to miejsce. No bo, jak wam zaraz powiem dlaczego, no To generalnie będziecie widzieć, że warto przyjechać, warto odwiedzić, niezależnie od tego, czy wierzy się w UFO, w cywilizację pozaziemską, czy się nie wierzy.
to jest autentyczna historia o panu, który się nazywa Robert Taylor. To był pracownik leśny, który właśnie tutaj w tym lesie, gdzie jesteśmy, pracował. No, zajmował się generalnie tym, czym zajmują się pracownicy leśni. Nie będziemy się w to zagłębiać. O 10:30 rano bodajże, nie jestem pewien i o tym mówiłem w podcaście, ponieważ nie udało mi się znaleźć, czy to była 10:30 rano, czy 10:30 wieczorem. W każdym razie w tym miejscu o 10:30 pan Robert Taylor, Mr. Robert Taylor przyszedł jak co dzień sprawdzić, tutaj gdzieś jakieś jest ogrodzenie, czy to ogrodzenie nie jest zepsute, czy brama przy tym ogrodzeniu jest zamknięta. Takie podstawowe czynności przyszedł tutaj wykonać. Jak sam twierdzi, zobaczył tutaj niezidentyfikowany obiekt w kształcie kopuły o średnicy około 30 metrów. To są słowa pana Roberta Taylora. Po jakimś czasie z tej kopuły wyszczeliły jakieś kule. Ja tutaj cytuję generalnie słowa pana Taylora, czyli tego pracownika leśnego. Wyszczeliły jakieś kule z kolcami. Te kolce zahaczyły się o nogawki jego spodni, podniosły go do góry, po czym on zemdlał, obudził się po 20 minutach, całkowicie oszołomiony, z podartymi nogawkami, więc szybko zerwał się, poleciał do swojego samochodu, szybkim pędem chciał wrócić do domu, żeby to opowiedzieć jak najszybciej żonie. Niestety miał wypadek, rozbił ten samochód, wjeżdżając do rowu. Jemu samemu na szczęście nic się nie stało, więc wyszedł szybko z samochodu, poleciał tak szybko jak tylko mógł do swojego domu. Opowiedział wszystko żonie, no żona oczywiście wezwała policję, lekarza. No i ciekawostką jest to, moi drodzy, że policja właśnie nie zlekceważyła tego przypadku. Nie uznali go za wariata, nie zlekceważyli tego, tylko od razu pojawili się na miejscu zdarzenia, czyli właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. Zrobili oczywiście oględziny. Osoba, która najbardziej się w to zaangażowała od samego początku, to był detektyw. O ile się nie mylę, on się nazywał Ian Work, ale to zapraszam Was do podcastu, tam bardziej dokładnie wszystko opowiadam. Ten detektyw bardzo zainteresował się przypadkiem pana Roberta Taylora i po prostu zaczął bardzo skrupulatnie badać. I teraz, moi drodzy, ja tutaj nie będę opowiadać całej tej historii, ponieważ jak wspomniałem, wszystko jest w podcaście. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Gdzieś tu albo po lewej, albo po prawej stronie jest odnośnik do podcastu, więc jeżeli klikniecie, zostaniecie przeniesieni lub link w opisie możecie również kliknąć. Moi drodzy, w każdym razie pan Robert Taylor to autentyczna postać. Człowiek, który właśnie w tej okolicy mieszkał, no zmarł w wieku 88 lat, bodajże w 2007 roku, jak pamiętam, i zmarł, no niestety, z niewyjaśnioną tajemnicą to, co się tutaj stało. A to, co się tutaj stało, jest również do dzisiaj niewyjaśnione. I to, że była to prawda, no są oczywiście dowody na to, że coś tu się wydarzyło, ponieważ jest to wszystko zapisane w archiwach. No ja do tych archiwów oczywiście nie mam dostępu, to jest w archiwach policyjnych, w archiwach różnych naukowców. No więc ja niestety nie mam takich jakby uprawnień, żeby mieć dostęp do tych archiwów, ale są zdjęcia, są oględziny, są raporty, które potwierdzają, że zdecydowanie wydarzyło się tutaj coś dziwnego. Słyszę jakieś czaskanie gałęzi. No myślę, że to taka fajna atmosfera, bo ja Wam tutaj opowiadam o tym, co tu się wydarzyło. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu, w którym to się wydarzyło i słyszę jakieś szczelanie gałęzi, a nie widzę dookoła nikogo. No takie jakby się łamały gałęzie. No to na pewno przypadek, no ale tak chciałem wspomnieć, że taka ciekawa atmosfera. A więc pan Robert Taylor był generalnie osobą bardzo szanowaną i bardzo prawdomówną. Był bohaterem wojennym, człowiekiem, który naprawdę nigdy nie kłamał, człowiekiem, który był prawdomówny. I tak wypowiadali się o nim wszyscy mieszkańcy, znajomi, ludzie, którzy go dobrze znali. A nawet ludzie, którzy go słabiej znali, również to samo potwierdzali. Więc no nie było tutaj mowy o jakimś zmyśleniu, zresztą były ślady. Ślady, które tu pozostały i które jakby bezsprzecznie potwierdzały to, że coś tutaj się wydarzyło. Moi drodzy, co tutaj się wydarzyło? No, znaleziono tutaj, właśnie tutaj gdzieś na tej glebie, na tej ścieżce, 32 otwory takie wygniecone w ziemi. Otwory o średnicy około 10, 12 do 15 cm. Właśnie tutaj na tej ścieżce były te otwory, 32 otwory, podkreślam. To były takie, no rozumiecie, takie wygniecione otwory, jakby coś bardzo, ale to bardzo ciężkiego. Słuchajcie, no ja tutaj
ja tutaj ugniatam nogą i nie jestem w stanie tutaj ugnieść, chociaż jest, ziemia jest mokra i jest miękka, nie jestem w stanie ugnieść bardziej niż na milimetr, może 2 milimetry w głąb. Natomiast te otwory były wgniecone na parę centymetrów, więc no, bez żadnych wątpliwości musiało tutaj stać coś bardzo ciężkiego. Coś bardzo ciężkiego tu musiało stać. Przepraszam. A więc te ślady były niewyjaśnione. Te otwory oczywiście zostały sfotografowane, są dowody na to, że takie otwory faktycznie tu miały miejsce. Poza tymi otworami były tu ślady buldożerów, też właśnie gdzieś mniej więcej na tej ścieżce, ale jak spojrzeć tam dalej, to tam dalej nie było śladów, jakoby te buldożery tutaj podjeżdżały. Z żadnej strony nie było śladów holowania czy tam podjechania tych buldożerów. A więc no, tak to wyglądało, jakby tu ktoś po prostu postawił te buldożery i postawił jakieś ciężkie maszyny w tym miejscu z powietrza. To jest jedyne wyjaśnienie, jakby z powietrza te maszyny zostały tutaj postawione. Moi drodzy, także to są niewyjaśnione, to są właśnie niewyjaśnione historie. To jest niewyjaśniona historia, to jest niewyjaśniona zagadka, ponieważ nie ma co do tego wątpliwości, że stały tu jakieś ciężkie maszyny, jakieś ciężkie przedmioty, ale do dzisiaj nikt nie wie, w jaki sposób te przedmioty się tutaj znalazły i w jaki sposób stąd jakby odleciały, odjechały. No nie wiem sam, jak to określać. Jak sami widzicie, jest tutaj dość gęsty las. Są tutaj bardzo wysokie drzewa. Tak jak mówiłem, nie wszystkie drzewa są stare, niektóre są młode, ale generalnie ten las 40 lat temu mniej więcej tak wyglądał. A więc jeżeli tutaj powiemy o lądowaniu jakiegoś helikoptera, który spuścił tutaj właśnie jakiś ciężki przedmiot, który by mógł zostawić te ślady, no to raczej nie ma tutaj za bardzo mowy. No słuchajcie, ja tutaj sobie nie wyobrażam, że tu jakiś helikopter mógłby się przedostać. Nie ma tutaj wystarczająco miejsca, żeby tu helikopter wleciał. W każdym razie, no oczywiście pana Roberta Taylora, no jakby ośmieszyć, próbowano tłumaczyć jego zdarzenie halucynacjami, ponieważ w lesie tym rosną jagody halucynogenne, więc próbowano mówić, że on się najadł tych jagód, miał halucynacje i wszystko mu się to wydawało. Próbowano również tłumaczyć to napadami padaczkowymi, jakimiś chorobami psychicznymi, ale ani chorób psychicznych, ani napadów padaczkowych w rodzinie pana Taylora nie było. No nie było takich historii, więc to było jakby już wykluczone na samym starcie. No halucynacje oczywiście mógł mieć pan Taylor, halucynacje, mógł faktycznie zjeść te jagody, no i to by wyjaśniało jego wizję, ale nic nie jest w stanie wyjaśnić właśnie tych śladów. Gdyby tych śladów nie było, gdyby to była tylko historia opowiadana przez tego człowieka, prawdopodobnie nie byłoby w ogóle sprawy i nie byłoby w ogóle po co tutaj przyjeżdżać, no chyba, że jedynie na relaksacyjny spacer. Moi drodzy, do dziś nie wyjaśniono tej historii, ale ciekawostką jest to, że ta historia tego miejsca, dokładnie tego miejsca, w którym się znajdujemy, w którym się teraz znajdujemy, jest to jedna z najbardziej znanych historii o obserwacji UFO, jakiekolwiek widzimy na świecie, o jakichkolwiek możemy usłyszeć na świecie. Jest to historia, która może leżeć obok słynnej historii rzekomego rozbicia się UFO w Roswell w Stanach Zjednoczonych. I ta historia, o której ja teraz opowiadam, śmiało może leżeć na tej samej półce z tamtą historią, ponieważ jest tak samo zagadkowa, tak samo tajemnicza i tak samo niewyjaśniona. Chociaż tamta historia jest bardziej nagłośniona, to ludzie, którzy zajmują się tematyką UFO, naukowcy, jacyś, no tak jak wspomniałem, ludzie zajmujący się tą tematyką powiedzą, że ta historia tego miejsca, na którym w tym momencie jesteśmy, jest tak samo tajemnicza, tak samo ważna i tak samo niesamowita jak historia rzekomego rozbicia się statku kosmicznego w Roswell. Słuchajcie, jedyne co mnie osobiście jakby dziwi, no to miejsce jest słabo oznaczone. No jak się przyjrzycie temu miejscu, no to jest po prostu las jak las, park jak park, niczym się nie wyróżnia. Jest roślinność, są drzewa i tak naprawdę nie widać tutaj niczego, że no nic nie wskazuje na to, że tu mogło się cokolwiek wydarzyć. Moi drodzy, jedyny ślad mówiący o tym, że tutaj się coś wydarzyło, no to jest właśnie ten monument, który wam pokazywałem.
No i ta tabliczka upamiętniająca, opisująca historię Roberta Taylora, którą teraz mój syn zasłania. Kacperku, prosimy Cię, możesz na chwilkę odejść? Chciałem tutaj sfilmować tą tablicę za Tobą. Dziękujemy Kacperkowi. No, także jest tylko ta tablica, Top Secret. Jest ta tablica, tutaj jest historia pana Taylora, historia, o której Wam opowiedziałem przed chwilą. Tutaj jest pan Taylor, nie wiem czy widać. No także tak naprawdę nic tutaj więcej nie ma takiego, nie ma tu żadnych pomników, nie ma tu tłumów ludzi, my jesteśmy tutaj sami. Idąc tu spotkaliśmy tylko parę osób po drodze i to wszystko. No i gdybym nie znał tej historii, gdybym nie wiedział o tej historii, to bym w ogóle tutaj nie przyjechał. No i tak naprawdę, no ja jestem troszkę zdziwiony, dlaczego tak niesamowita historia, która została uznana za jedną z najbardziej niesamowitych właśnie historii, jak wspomniałem, za jedną z najbardziej ciekawych historii w historii obserwacji UFO, którą, tak jak mówiłem, możemy położyć na półce razem z obserwacją UFO w Roswell, z rzekomym rozbiciem się UFO w Roswell. Dlaczego tutaj nie ma jakby czegoś więcej, jakichś znaków? Wy sami rozumiecie, co mam na myśli. Nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie to miejsce przez ufologów i przez ludzi interesujących się tą tematyką jest zaliczane do takich niesamowitych miejsc. I o tym miejscu każdy badacz UFO na świecie z całą pewnością wie. I wiem, że przybywają tutaj różni badacze UFO. No, my akurat nie spotkaliśmy. No, myślę, że to zaraz po tym wydarzeniu, przez kolejne lata po tym wydarzeniu tutaj dużo takich badaczy przybywało. A na dzień dzisiejszy, no, w zasadzie po co? No, można tutaj przyjechać, żeby zrobić zdjęcia, nakręcić film, obejrzeć ten teren, więc pewnie od czasu do czasu jeszcze tutaj ktoś przybywa tutaj, badając ten teren. Moi drodzy, no a więc taka jest ta historia i w tym momencie nasuwa się pytanie, co to było? Czy pan Taylor miał urojenia? Nawet być może, moim zdaniem, mógł mieć urojenia, mógł mieć halucynacje, ale te ślady, które tutaj pozostały i które jakby są potwierdzone przez, nie tylko przez osoby badające zjawiska obserwacji UFO, ale również przez policję. Nie wiem, czy to wspomniałem, na pewno wspominałem o tym w podcaście, ale policja, która była tu na miejscu, również zabezpieczyła te ślady, również sfotografowała te ślady i policja również w swoim raporcie potwierdziła, że były tutaj ślady. I teraz cytuję jednego z szefów policji, który powiedział, że tych śladów nie da się racjonalnie wytłumaczyć, ponieważ nie ma innych śladów, które by jakby nam mówiły, skąd wzięły się te ślady, te konkretne ślady. No jeżeli, jeszcze raz powtórzę, jeżeli jakaś ciężka maszyna tutaj spoczęła, to ktoś ją, albo coś musiało ją tu przywieźć. Nie było żadnych śladów dojazdowych. Po prostu te ślady pojawiły się tak jakby z powietrza, coś spadło na ziemię i powstały właśnie ślady. Więc jeszcze raz, policja sama potwierdza, że jest to zjawisko niesamowite, zjawisko do dziś niewyjaśnione. Moi drodzy, ja tu nie chcę jakby występować w roli eksperta UFO albo jakiegoś maniaka, który ślepo wierzy w UFO. No i to nie jest film o tym, żebym ja tutaj opowiadał, czy wierzę w UFO, czy istnieje cywilizacja pozaziemska. Być może istnieje, być może nie. Na dzień dzisiejszy oficjalnie nikt nie udowodnił istnienia chociażby prymitywnego życia poza naszą planetą, ale to nie znaczy, że mamy wykluczać istnienie jakiejś cywilizacji. Czy cywilizacja bardziej zaawansowana, pozaziemska, w ten sposób by się zachowywała i nie wiem, jakby napastowała przypadkowych ziemian? Nie wiem, trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. W każdym razie, cokolwiek tu się stało się tutaj coś niewyjaśnionego.